No to podsumujmy sobie ten ostatni w tym roku występ. Zdobywacie komplet punktów, wygrywacie, robicie prezent dla kibiców. Chociaż po tym pierwszym bardzo gładkim secie wydawało się, że to zwycięstwo przyjdzie szybciej. Nie jest to nasz ostatni mecz, jeszcze gramy w piątek z Wrocławiem. Byłyśmy dobrze nastawione na ten mecz i bardzo, bardzo chciałyśmy wygrać, więc podwójnie to cieszy, że jest wygrana, potrójnie wygrana za 3 punkty i u nas na hali. No właśnie, ale ten po pierwszym secie było bardzo gładko, ten pierwszy set wygrany. I później już się ta gra bardziej wyrównała i tak naprawdę też w pewnych momentach też miałyście trochę rolę goniących ten wynik. Tak, no przeciwniczki postawiły się. Nie był to łatwy mecz. Wiadomo, że każdy chce wygrać. No tym bardziej to cieszy, że się udało i że no, w 4 setach, ale wygrałyśmy. Tak, jeszcze ten Wrocław, ale powoli gdzieś tam już ten rok się zamyka nam. Gdybyś miała troszeczkę takie podsumowanie się pokusić. Trener mówił, że czas będzie grał na waszą korzyść i chyba tak było. Mam nadzieję, że tak będzie i wiadomo, że chcemy cały czas wygrywać. No, te mecze, co były, nie do końca, myślę, poszły po naszej myśli. Wiadomo, chciałyśmy, żeby to w tabeli punktami wyglądało lepiej, ale cieszymy się z tego, co mamy i patrzymy w przyszłość na to, żeby dopisywać te punkty. Już troszkę myślimy o świętach, zatem powiedz, czego tobie i drużynie życzyć na te święta. Radości, spokoju i spędzonego czasu w gronie najbliższych. No to sprawiacie świąteczny prezent kibicom, macie zwycięstwo, zdobywacie komplet punktów, chociaż ten pierwszy set taki gładko wygrany, wydawałoby się, że szybciej skończycie to spotkanie. Ja myślę, że ta liga już pokazała od początku tego sezonu, że jest dosyć nieprzewidywalna i tutaj naprawdę każdy z każdym może powalczyć i nie spodziewałyśmy się absolutnie łatwego meczu. Bardzo się cieszę z tego, że ten pierwszy set był no, pod naszą zupełną kontrolą. Drugi, fajna walka, bo wyszłyśmy z jakiejś tam 3-punktowej straty chyba. To nas troszeczkę podbudowało, no ale ten trzeci set nam no, nie wyszedł, ale zrobiłyśmy w tym meczu 26 błędów własnych, także można powiedzieć, że w sumie wygrałyśmy 4 sety, no 3 dla siebie, 1 dla przeciwnika. Także przy takiej ilości błędów no, ciężko było wygrać to spotkanie 3-0. Ale jest komplet punktów, jest zwycięstwo, to najważniejsze. Jeszcze Wrocław, ale gdybyśmy sobie już takie trochę podsumowanie tego 2022 roku zrobili. Trener mówił, że czas będzie grał na waszą korzyść i zgodzisz się z tym? Myślę, że tak, bo mieliśmy naprawdę sporo kontuzji od początku sezonu. Praktycznie cały okres przygotowawczy nie przetrenowałyśmy w ogóle w pełnym składzie. I gdzieś tam dopiero powoli wracamy. I jest trochę tak, że jak jedna już wraca, to kolejna wypada. I na pewno czas będzie grał na naszą korzyść, bo liczę, że w końcu wszystkie dojdziemy do siebie i w jednym momencie będziemy mogły stanąć na boisku w pełni sił. No to oczywiście będzie tylko na naszą korzyść, bo na pewno mamy jeszcze rezerwy, których nie wykorzystaliśmy. Na pewno na te święta życzymy Wam zdrowia i spokoju. Czego jeszcze byście chciały? Punktów w tabeli oczywiście i zwycięstw. Chciałbyśmy też grać dobrą siatkówkę, żebyśmy przede wszystkim my się z niej cieszyły i żeby kibice mieli też z tego radość, żeby przychodzili licznie na salę. Także przy okazji też wszystkiego dobrego dla naszych kibiców na te święta i na nowy rok. Jeśli chodzi o pierwszego seta, to zagraliśmy naprawdę na dobrej jakości. Tam zdaje się jeden blok dostaliśmy, natomiast bezbłędnie w ataku, co spowodowało, że z dobrym prowadzeniem gry, z dobrymi wyborami ten set był był wysoko wygrany i pod kontrolą. W późniejszych setach już ta gra się wyrównała. Tak, ale to kolejno, jakbyśmy spojrzeli, to mamy 5 błędów ataku, 6 błędów ataku. Też trzeba przyznać przeciwnikowi, że lepiej trochę na bloku przesuwał. W związku z tym na bloku sama gra była wyrównana, dlatego że i my koniec końców wygrywamy 15-11 na bloku. Natomiast tak jak w pierwszym tylko dostaliśmy, jeden raz zostaliśmy zablokowani, tak w kolejnych setach już zaczęło to, że tak powiem, ta liczba bloków też po stronie dłuższej zaczęła wzrastać. Dlatego myślę, że w polu ataku to był problem, błąd, gdzieś tam zablokowane akcje, nasze wybory, być może troszeczkę taka nieskuteczność czy nieporadność w ataku w niektórych piłkach, albo być może za bardzo chcieliśmy, bo niektóre piłki wynikały z tego, że tam te auty nie były jakieś bardzo duże, natomiast no, było uderzenie, powiedzmy, czyste, soczyste, natomiast no, nie lądowało w boisku i to był nasz problem przez, powiedzmy, kolejne 2 sety na pewno. Jeszcze Wrocław, ale już możemy chyba trochę takie wstępne podsumowanie tego 2022 roku zrobić. Rozmawialiśmy w listopadzie, mówiłeś, że czas będzie grał na waszą korzyść i rzeczywiście chyba tak jest. Myślę, że tak. To taki mecz był, jeśli spojrzymy w tabelę, to taki mecz za 6 punktów, o tym żeśmy rozmawiali. Natomiast tutaj pan mówił o tym, że zrobiliśmy prezent, jeszcze 23 w Wrocławiu gramy, także taki połowiczny prezent w tym tygodniu, tak bym powiedział, bo chcemy zrobić wszystko, żeby stamtąd również przywieźć punkty i to najlepiej.
trzy. Tak naprawdę po to tam jedziemy. W związku z tym tu zrobiliśmy prezent kibicom, rozumianym jako na zakończenie przed świętami u siebie. Natomiast myślę, że jeszcze będzie można nas zobaczyć gdzieś tam na antenach pewnie Polsatu i zrobimy wszystko, żeby te święta były dla nas jeszcze radośniejsze. No to a propos świąt, rozumiem, że życzyć wam przede wszystkim zdrowia, odpoczynku. Czego jeszcze sobie byście życzyli? Ja myślę, że chwilę odpoczynku, tak żeby na moment dużo się dzieje, dużo różnych zdarzeń, jakby kolejka za kolejką, to naprawdę szybko się rozwija. A my tego czasu na święta nie będziemy mieć za dużo, bo tak naprawdę to będzie okres świąteczny, a już trzeciego wstępnie zaplanowane spotkanie Pucharu Polski na Budowlanych w Łodzi. Od razu siódmego kolejne spotkanie tutaj, na które już serdecznie zapraszam kibiców, ale to dopiero nowy rok, także, że tak powiem, no, jeszcze chwila do tego jest, natomiast jeśli chodzi o naszą pracę, to my dosyć szybko, bezpośrednio po meczu z Wrocławiem, po świętach od razu do pracy wracamy. Także zdrowia życzyć, konkludując, myślę przede wszystkim i takiej skuteczności w naszym działaniu.